Na raport zaprasza Kinga Kiercz. Witam i zapraszam na najnowsze wydanie raportu, a w nim między innymi pomysł na obniżkę ceny węgla. Fałszywa wytwórnia dokumentów zlikwidowana. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan na dystrybucję węgla do samorządów. Zgodnie z nowymi zasadami gospodarstwa domowe będą mogły kupić węgiel za cenę, której maksymalna wartość została odgórnie ustalona. Poza tym wyznaczono też stały koszt surowca dla gmin. Nowe rozwiązanie zaprezentowane przez premiera Mateusza Morawieckiego ma obniżyć cenę węgla do maksymalnie 2000 za tonę. To wynik współpracy rządu z samorządowcami w zakresie dystrybucji węgla. Rezultatem wspólnych działań jest wypracowany model nabywania surowca przez samorządy, a następnie przez gospodarstwa domowe. Jesteśmy po spotkaniu z zrzeszeniami gmin, ze stowarzyszeniami powiatów, ze Związkiem Miast Polskich, z Unią Metropolii Polskich. Dziś rano widziałem się z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Wszyscy oni praktycznie potwierdzają możliwość realizacji tego zadania według modelu, który zaplanowaliśmy razem z panem premierem Jackiem Sasinem. To powoduje, że czy importer ściągnie ten węgiel po 2400 brutto, czy 2600, czy 2700, za każdym razem my tę cenę poprzez interwencję państwa obniżamy do 1500 zł. Do nowych założeń przedstawionych przez rząd odnoszą się politycy z regionu. Jak na razie to mamy deklarację. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo rozumiem ten cały bałagan i zamieszanie w związku z zaopatrzeniem węgla, bo jeśli w istocie jest tak, jak zapowiadała, czy pani minister Moskwa, czy pan premier, że węgla będzie pod dostatkiem, pan premier nawet z mównicy sejmowej mówił, że będzie go w nadmiarze, bo może zostać na przyszły sezon, to nie rozumiem, jaki problem jest z dystrybucją. Do końca nie mam pełnej wiedzy na temat przepisów. Mają być te przepisy ustanowione, uchwalone i będziemy je wdrażali. My jesteśmy jako Gruda Śląska w takiej sytuacji, że nie mamy własnej miejskiej spółki do tego, żeby mogła bez koncesji, bez uzyskiwania dodatkowej koncesji działać na tym rynku dystrybucji węgla. To są oczywiście nie tylko formalne problemy, ale też techniczne, że trzeba by mieć miejsce, trzeba by mieć sortownię węgla i móc dystrybuować. Ale jeżeli będzie trzeba, to myślę, że nawiążemy kontakty i współpracę z podmiotami, które fizycznie, faktycznie są w stanie to wykonywać. Premier wskazał również, że nowy mechanizm dopłat oznacza dla budżetu wydatek rzędu 3 miliardów złotych. Katowiccy policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o fałszerstwo i wyłudzenia ubezpieczeń na kwotę ponad miliona złotych. Kryminalnie odkryli ich punkt w Sosnowcu, gdzie podrabiali dokumenty oraz dyplomy akademickie. Mężczyznom grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Podrabianie dokumentów, wyłudzanie odszkodowań, oszustwa, kradzieże, składanie fałszywych zeznań to zarzuty, które na swoim koncie ma 4 mężczyzn ze Śląska. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymało 4 mężczyzn, którzy zawiązali spółkę. Następnie brali samochody w leasing, pozorowali ich kradzieże lub podpalali je. W ten sposób wyłudzili ponad 1 000 000 złotych z ubezpieczalni. Jednak wyłudzenia to nie jedyny ich nielegalny interes. Mężczyźni odpowiedzą również za zaciągnięcie kredytu na kwotę 20 tysięcy złotych, do zdobycia którego jeden z nich posłużył się w banku podrobionymi dokumentami. Ponadto w Sosnowcu policjanci Wydziału Kryminalnego ujawnili oraz zlikwidowali miejsce, w którym sprawcy dokonywali podrobień dokumentów, na podstawie której zaciągali kredyty w bankach. Mężczyźni usłyszeli w sumie 19 zarzutów, a prokurator objął ich policyjnym dozorem i zastosował poręczenie majątkowe w wysokości od 10 do 25 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dzień Nauczyciela jest to święto edukacji obchodzone w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Święto ma swoje stałe miejsce w kalendarzu. To okazja, by podziękować pracownikom oświaty za ich trud i zaangażowanie.
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Szczególnie ważne święto dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Jest to okazja do wyróżnienia ich pracy. Ja jestem bardzo zadowolony z pracy nauczycieli. Uważam, że przygotowali mnie świetnie do matury. Jestem na studiach w Rybniku. Jestem z tego bardzo zadowolony. I to głównie dzięki moim nauczycielom. Co nauczycieli, no to wychowawcy najlepiej wspominam, bo wychowawca był mega super. Był taki, no, przyjacielem szło go nazwać tak naprawdę. No, wycieczki, wszystko w góry, jak nas zabierał, zaraził nas tym wszystkim. No, miło wspominam ten czas. Bardzo dziękuję nauczycielom za to, że nas uczą. Dziękuję też za wyrozumiałość tych nauczycieli, bo pewnie bywają ciężkie momenty. A akurat idę też zaraz na korepetycję z matematyki, żeby poprawić humor pani z matematyki. A czego możemy życzyć nauczycielom w tym szczególnym dniu? Dystansu, siły i nadziei na lepsze. Żeby realizowali swoją pasją i z tą pasją pracowali. Grzecznych uczniów. Żeby lubili swoją pracę. I my wraz z całą redakcją życzymy wszystkim Belfom radości z wykonywania pracy, sukcesów zawodowych oraz samych wzorowych uczniów. Dla raportu Anna Myćka. W Czechowicach-Dziedzicach odbyła się konferencja z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy, dotycząca rozpoczynającej się przebudowy dworca kolejowego. W imieniu Polskich Kolei Państwowych pragnę poinformować, że dzisiaj zawarliśmy ważną umowę. Umowę z generalnym wykonawcą prac budowlanych na przebudowę, modernizację dworca kolejowego PKP Czechowice-Dziedzice, gdzie się znajdujemy. Przebudowa zabytkowego dworca w Czechowicach-Dziedzicach staje się faktem. Renowacja ma potrwać 15 miesięcy i kosztować ponad 47 milionów złotych. To element dużo większego projektu w ramach sieci TNT łączącego przez właśnie Czechowice-Dziedzice Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim. Otóż, Szanowni Państwo, ta inwestycja to jeden z takich fragmentów inwestycji, która ma łączyć kraje znajdujące się nad Morzem Adriatyckim, takie jak Włochy, takie jak Słowenia, poprzez Austrię, Czechy z Polską i dalej do Morza Bałtyckiego po to, aby ten handel, aby ta wymiana towarów mogła przebiegać jak najsprawniej. W zamyśle dworzec ten ma być energooszczędny i przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Ale to nie wszystko, bo głównym celem jest stworzenie miejsca, które będzie czymś więcej niż tylko dworcem. My chcieli go wykorzystywać tylko do celów transportowych, bowiem dzięki dobrej współpracy z samorządem, zawartemu porozumieniu, będzie tutaj także miejski ośrodek pomocy społecznej, będzie lokalne muzeum, będzie też siedziba dla Straży Ochrony Kolei. Więc to będzie obiekt żywy, nie tylko transport, ale również funkcje samorządowe, lokalne, społeczne będą tutaj zlokalizowane. Dworzec kolejowy został wzniesiony w latach 1853-1855 przy trasie austriackiej cesarsko-królewskiej uprzywilejowanej kolei północnej cesarza Ferdynanda w kierunku Bogumina. Dziś stacja w Czechowicach-Dziedzicach jest istotnym węzłem. Docierają tu pociągi z Beskidów, Krakowa czy Górnego Śląska. To ważny dzień w historii naszego miasta. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym się spotykamy, że umowa na remont tego budynku została zawarta. Myślę, że w przyszłym roku to będzie dokładnie 170 lat od momentu powstania tego budynku. Ten dworzec będzie zupełnie inaczej wyglądał. Kolejny dzień raciborskich rozmów o rozwoju był pełen paneli dyskusyjnych i wystąpień interesujących gości. Dyskutowano na temat rozwoju osobistego oraz edukacji. Drugi dzień raciborskich rozmów o rozwoju upłynął pod znakiem dyskusji o rynku pracy, karierze i możliwościach zawodowych w regionie. Ja mam nadzieję, że dotrzemy do osób, które będą chciały włączyć się w kierunki, które być może zostaną zwerbalizowane albo które będą wnioskami z debaty i z konferencji. Bo to nie sukcesem jest zrobić konferencję, tylko sukcesem jest osiągnąć cel. No i myślę, że to nam wszystkim przede wszystkim przyświeca. Temat na pewno jest bardzo trudny, bo też pewnie jak tak zajmujemy się oświatą od tych, duża część z nas, nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu lat, świat się bardzo zmienia, szczególnie w ostatnich latach. Ja mam takie wrażenie, że pandemia covidowa to w ogóle przyspieszyła to razy, nie wiem, ilukrotnie. Zmiany społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim, co myślę, że nas samorządowców, ale nie tylko, pewnie również pracodawców niepokoi, to kwestia związana z demografią, a w zasadzie z problemami zastępowalności pokoleniowej, z demografią, która będzie wyraźnie mówiła,
że już za niedługo o wiele więcej będzie osób na emeryturze. Zresztą widzimy to po spisie ludności, przez dekadę wzrosło nam kilka procent. Wernisaż prac Zdzisława Beksińskiego można oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Są to czarno-białe fotografie, które wiele mówią o artyście i początkach jego kariery oraz kolorowe fotomontaże, które powstały w późniejszych latach twórczości. Wystawę tworzą czarno-białe fotografie z wczesnego okresu twórczości Zdzisława Beksińskiego, czyli lat 50. i 60. XX wieku, oraz komputerowe fotomontaże z 10 ostatnich lat działalności artysty. Jest tutaj przedstawiony ten okres w twórczości Zdzisława Beksińskiego i same te dzieła, trochę dzisiaj już zapomniane, bo niewielu z nas pamięta, że nie tylko, że był sławnym malarzem, znakomitym grafikiem, ale zaczynał swoją działalność twórczą jak artystyczną, jako fotografik przez kilkanaście lat. Był jednym z awangardzistów w latach 50., 60. polskiej i europejskiej fotografii. Zdzisław Beksiński był artystą, którego wielu uważa za kontrowersyjnego. Jego fotografie ukazują wyjątkowo złożoną osobowość autora. Sam charakter tych czarno-białych fotografii, gdzie większość z nich jest bardzo silnie skontrastowana, to można powiedzieć, że to też jest bicie jego skontrastowanego wewnętrznie charakteru. Albo drugi element wystawy, gdzie są trzy autoportrety, gdzie w zasadzie trzykrotnie sam się fotografuje, sam się pokazuje odbiorcom, ale na żadnym z tych zdjęć nie jest rozpoznawalny. Mi się wydaje, że w każdym rodzaju twórczości wizualnej szczególnie mamy do czynienia z chęcią, z próbą odczytania charakteru osobistego jej twórcy. Wystawę fotografii można oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju do 20 listopada. Na mapie Bytomia pojawił się ogród sensoryczny, który powstał z myślą o podopiecznych ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Miejsce to pozwala zwiedzającym aktywować 5 zmysłów oraz czerpać radość z kontaktu z naturą. Ogród sensoryczny, który ma pobudzać zmysły zwiedzających, został zaprojektowany tak, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się w nim bezpiecznie i nie napotykały na przeszkody. Daje również możliwość aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą. Wszystkie strefy do terapii wielozmysłowej, czyli wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. I ogród jest podzielony na te strefy. Jak się idzie alejkami, to te strefy można po prostu zobaczyć. W ogrodzie sensorycznym prowadzone są m.in. zajęcia z hortiterapii, która wykorzystuje ogrody, rośliny oraz możliwość przebywania wśród zieleni. Za nami na przykład widać taką strefę do hortiterapii, taką typową, przystosowaną i dla osób na wózkach, i dla poruszających się normalnie. Tam nasi uczniowie i wychowankowie będą mogli sobie robić rozsady, jakieś czy roślinki siać, żeby było na rozsady wiosną, to się wszystko będzie działo. Ogród będzie na bieżąco uzupełniany o nowe rośliny i obiekty. Plany są po prostu piękne, bo na końcu ogrodu ma powstać, tak było w tych pierwotnych założeniach, taka siłownia Flintstonów, taka eko, drewniana, z takimi belami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to są wszystko pieniądze oczywiście, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Na pewno jeszcze będziemy bardzo dużo nasadzać, dlatego że pieniędzy jeszcze z projektu mamy dużo na roślinność. Inwestycje udało się zrealizować w ramach projektu Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą, aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Nietypową hodowlę wykryli funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej na Podkarpaciu. Mundurowi patrolujący rejon tej bieszczadzkiej placówki zauważyli kilkadziesiąt krzaków przypominających konopie indyjskie. W wyniku współdziałania z policjantami z Ustrzyk Dolnych zlikwidowano nielegalną uprawę oraz zatrzymano 77-letniego obywatela Polski. Z plantacji wycięto i zabezpieczono 34 krzaki konopi indyjskich o wysokości przekraczającej 1,5 metra. W wyniku przeszukania posesji znaleziono również ponad 800 gramów suszu konopi.
konopnego o szacunkowej czarnorynkowej wartości przekraczającej 40 tysięcy złotych. Krakowscy radni chcą monitorowania stanu jakości rzek w mieście, by uniknąć powtórki z katastrofy w Odrze. Czujniki miałyby pojawić się na Rudawie, Wildze i Dłubni, a także na potoku Olszanickim. System ma pozwolić na błyskawiczną reakcję i ukaranie sprawców wlewania toksyn do wód. Urzędnicy podkreślają jednak, że stworzenie takiej sieci jest bardziej skomplikowane, bo wymaga współpracy z władzami ościennych gmin i Wodami Polskimi. Przy jednym z parkingów znajdujących się w jednej z miejscowości w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło 5 osób, w tym policjant po służbie. Co najmniej 2 inne osoby, w tym również funkcjonariusz policji, zostały ranne i przewiezione do szpitala. 3 godziny po strzelaninie policja poinformowała, że otoczyła podejrzanego białego nastolatka uzbrojonego w broń długą w garażu jednego z domów. Został on zatrzymany. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej podała w czwartek, że liczba nielegalnych wjazdów do Unii Europejskiej wzrosła między styczniem a wrześniem o 70% w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku. Najbardziej popularna wśród migrantów jest trasa bałkańska. I w tym miejscu kończymy dzisiejszy raport, a już za chwilę na naszej antenie debata tygodnia. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.